Moja opowieść wyda się zbyt trudna dla pospólstwa, zbyt nudna dla prostaka i zbyt prosta dla geniusza. Jaka zatem wyda się dla człowieka, który mierzy wszystko jedynie ludzkim rozsądkiem? Jaka wyda się dla ciebie? Czy spojrzysz na mnie przez pryzmat oszustwa, które cię otacza? Czy skuszą cię gorzkie kłamstwa, do których starożytni przykleili sztuczny papierowy uśmiech? A może spojrzysz głębiej? W horrendalnie niebezpiecznych eksperymentach z F i V, które w straszliwych męczarniach pochłonęły wiele ludzkich istnień, pojawiła się nowa nadzieja. So what shall it be? Do you join the unity, or do you die here? Ważność dotychczasowych wyników, jakie udało nam się osiągnąć, podkreślało poświęcenie samego mistrza, który jako pierwszy stał się ofiarą nieodwracalnych mutacji swojego ciała. Kosztem swojej ekstremalnej przemiany udało mu się uzyskać dostęp do wiedzy, talentów i transcendencji, z których fuzji wyłoniła się obietnica zjednoczenia. This will be the age of mutants. Jego intelekt wzrastał wykładniczo, pozwalając mu zrozumieć nawet najbardziej złożone kwestie w bardzo łatwy sposób. Mistrz i jego zarząd badawczy podjął się jeszcze jednego eksperymentu. W cieniu misji tworzenia armii mutantów powstał również projekt formacji psycherów. To właśnie oni mieli stać się trzonem zarządzania i przywódcami rodzącej się wspólnoty. Mieli być oczami i uszami swojego stwórcy wszędzie tam, gdzie nie mógł stawić się osobiście. Chętni konwertyci oraz ludzie wybrani z uprowadzeń byli poddawani skomplikowanym zabiegom. Do ich mózgu wstrzykiwano F i V, co nie tylko wywoływało chemiczne zmiany w tym organie, ale również budziły u ochotników ich utajony potencjał. W końcu w oparach geniuszu i szaleństwa stworzono czterech niezwykle potężnych psycherów, których w teorii uznawano jako zdolnych do unicestwienia rasy ludzkiej. Jednym z nich byłem ja. Now you will join my army as a mutant, or you will die. Die! Join! To właśnie za pośrednictwem moich zdolności mroczny Bóg spojrzał w przyszłość. W swoich wizjach ujrzałem obraz wielkiego wojownika, którego czyny i szlachetne wybory prowadziły prosto do legendy. Spowity w szaty zwykłego człowieka, śmiało kroczył między niewinnymi, a groza, którą wzbudzał, wywoływała grymas na obliczu Ojca Nadziei i przenikała ściany katedry aż do jej najmniejszych zakamarków. Richard Gray, ten postludzki, cybernetyczny mutant, zrozumiał, że jego egzystencja i wielkie plany, które wiązał z jednością, wkrótce zostaną pokrzyżowane. Nie znał okoliczności, w jakich się to stanie, ale czuł zbliżającą się konfrontację. Ukryty w głębinach swojej komnaty, obliczał setki możliwych scenariuszy. Zadawał filozoficzne pytania i długie godziny patrzył w głębie ciemności, która go otaczała. Być może to właśnie w mroku szukał nowej inspiracji i oświecenia, a może poznając odpowiedzi na stawiane sobie tezy, dostrzegał w ciemnościach swoje przeznaczenie. It was madness. I can see that now. Madness. Madness. There is no hope. Leave now. Leave while you still have. Wrogowie mogli czaić się wszędzie, nawet w szeregach jego zaufanych żołnierzy. Jego prywatna gwardia mrocznych, która została uformowana z mieszkańców krypty 17, również była podejrzewana. Być może dlatego tak pospiesznie sprowadził do katedry największe dzieło zniszczenia, jakie widział świat. Bombę atomową. To właśnie ta broń masowego rażenia trzymała z daleka wrogów, podnosiła morale członków jedności, a także stanowiła cenną kartę przetargową w rozmowach ze swoimi największymi przeciwnikami. Wiedzieliśmy, że jesteśmy obserwowani nie tylko przez ludzi, ale także inne rasy.
schwytanie szpiegów, którzy enigmatycznie kryli się pod purpurowymi płaszczami dzieci katedry, stanowiło tego empiryczne potwierdzenie. Ta, dzieci katedry. To właśnie tych kultystów zagłady oraz ich dowódcę Morfeusza mistrz zwerbował jako osobistych agentów wywiadu. Nie znałem lepszego stratega i logistyka niż nasz stworzyciel. Te przebiegłe wilki w owczej skórze zostały wysłane między ludzkie zagrody. Tam też nawracali i rekrutowali ludzi na rzecz jedności, ale także przygotowywali składy broni i amunicji na nadchodzącą ofensywę armii mutantów. To również oni byli odpowiedzialni za remont katedry w Los Angeles. Przyświecała im prastara psychologiczna doktryna, że im inteligentniejszy jest człowiek, tym bogatszego potrzebuje sztafarzu, by pobudził jego wyobraźnię. Chodziło o kadzidła, świece, śpiewy, rekwizyty oraz ogólną podniosłą atmosferę. Dlatego mroczny Bóg zadbał o tą majestatyczną świątynię. Wieści o jej splendorach miały na celu skusić pozostałą przy życiu inteligencję i Primów, aby sami do niego przyszli. Działała jak magnes na wszystko, co żywe i ponadprzeciętne. Pomimo tak potężnego zaplecza i światłego personelu, wydawało się, że mistrz nie ufał już nikomu. My only problem is you. Now, will you work for the Unity or not? Jedynie porucznik i ja, którzy w pełni oddaliśmy się sprawie, pozostaliśmy nieskalani. Znaliśmy w końcu jego najskrytszą tajemnicę. Egzystencja jego umysłu w postaci roju zaczęła go bardzo męczyć. Why certainly, my dear human. W swoim nadludzkim geniuszu i przerażającej wyobraźni mistrz postanowił znaleźć sposób na skopiowanie swojej świadomości i połączyć ją z wysoce zaawansowanym komputerem. W pewnym momencie maszyny ukryte w krypcie przez przedwojenne korporacje zaczęły wykazywać pewne ograniczenia i stawały się dla niego niewystarczające. Gdyby mistrz osiągnął ten nowy i ambitny cel, powstały byt posiadałby cechy jego osobowości i stał się jego prywatną, organiczną kopią zapasową. Ta istota, będąca efektem twórczym wszechpotężnej mocy promieniowania, będzie dysponowała o wiele szerszym wachlarzem możliwości niż sam mistrz do tej pory. To wszystko doprowadziło go do zrozumienia, że jego bezkształtna masa spoczywająca na piedestale sterowni nie jest jego osobistym celem i przeznaczeniem. To ciało było tylko środkiem, kolejnym szczeblem w drabinie ambicji Richarda Greya, która miała zaprowadzić go na sam szczyt ewolucji. The mutants will survive. The mutants will rebuild this world. And only as a mutant. Will you be allowed to live? Nie. Die. Dniami i nocami nasz stwórca rozmawiał ze swoimi naukowcami i samym porucznikiem. Doświadczenia przedłużały się, przyćmiewając dotychczasowe plany realizowania głównej misji, jaką mistrz sobie postawił. We need one race. 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 One goal. 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 One people to move forward to our destiny. Destiny. Kolejne obiekty badawcze odpadały lub zostawały ulepszane, aż w końcu przysłano do niego tajemniczą skrzynię. Kiedy opadły zatrzaski, okute żelazem wieko ujawniło skrywaną przez siebie tajemnicę. Oczom mistrza ukazał się pogrążony we śnie wisielec. Wydawało mi się, że ten stwór, pomimo swego plugawego wyglądu, znacznie różnił się od pozostałych, podobnych mu kreatur. Była to istota o wiele bardziej zaawansowana, dlatego wkrótce potem stała się molekularną konsolidacją mózgów samego mistrza, jego myśli, planów, osobowości i olbrzymiego potencjału. Każdy eksperyment, wszelakie doświadczenie i dokumentacja katedry na temat wirusa wymuszonej ewolucji zostały głęboko ukryte w hipokampie cybernetycznego mózgu, jakim dysponowała ta wyselekcjonowana forma życia. W
wisielec stał się naczyniem, w którym znalazła się najcenniejsza mądrość, jaką dysponowały nuklearne pustkowia. Zadbano także, aby dziennik samego mistrza, w którym opisywał swoją przemianę od czasu eksploracji bazy, został utrwalony i nie przepadł w morzu informacji, które właśnie przepływały z ośrodka masy utkwionej w fotelu nadzorcy krypty do mózgu wisielca za pomocą specjalnie stworzonego molekularnego interfejsu. We all work for the master, to uphold the glory of the unity. He was the first you see. Cały proces nadzorował Erkal, mutant i jeden z najwybitniejszych naukowców Zjednoczenia. You fight on the side of ignorance. I fight for salvation. Ten sam Erkal w przyszłości poprowadzi jedną z grup mutantów do miasta Jefferson, gdzie skupi się na pracach badawczych dotyczących rozwiązania problemu bezpłodności. Czy mistrz zdawał sobie sprawę z problemu, jakim była bezpłodność jego nowej rasy? Część umysłów, którymi dysponował, rozważała ten problem. This proves nothing. You will pay for your insolence. Pay! Mistrz nie mógł o tym zapomnieć, ponieważ Erkal niejednokrotnie przypominał mu o wynikach swoich obserwacji. FIV postrzegał bowiem gamety jako uszkodzone DNA i korygował je, co skutkowało trwałą niezdolnością do rozrodu. Potrzebny był inhibitor, jakieś nieznane rozwiązanie, które zdaniem Greya mógł opracować jedynie cybernetyczny wisielec. Otrzymałem zatem bardzo dyskretną misję. Wraz z najbardziej światłymi umysłami jedności, Erkalem i innymi naukowcami, miałem pomóc w dostarczeniu skrzyni ze stworzeniem do serca zrujnowanej placówki, którą znano pod nazwą Blask. Dlaczego właśnie teraz? Czy mistrz był pewien, że transfer jego świadomości zakończył się pełnym sukcesem? Tak. Wierzył w sukces i postanowił wykorzystać go w najbliższej przyszłości. Jego rozumowanie było proste i chyba najbardziej skuteczne. Skoro wiedział, że zbliża się konfrontacja i najprawdopodobniej śmierć jego starej powłoki, będzie to świetna okazja, aby skierować oczy wrogów na katedrę i skoncentrować je na własnych szczątkach. W tym czasie wisielec z jego świadomością nie będzie skupiał niczyjego wzroku i bezpiecznie trafi do miejsca swojego przeznaczenia. Mistrz dowiedział się o blasku w bardzo osobliwy sposób. Ludzie, którzy mu o tym powiedzieli, zostali obdarci ze swoich stalowych pancerzy i wpadając w zieloną otchłań parującej kadzi, stali się wkrótce częścią jego potężnej armii. To save the world, we will convert all the worthy individuals. Simple, efficient, glorious. To w tej placówce znajdował się Zax. Mieliśmy znaleźć sposób na rozmontowanie tej starożytnej maszyny. Po przybyciu na miejsce okazało się, że ktoś pozostawił przy katedrze świeże ślady. Ktoś odwiedził to miejsce niedługo przed nami. Ten ośrodek padł ofiarą zuchwałego szabru. Na szczęście obiekt, po który nas wysłano, był cały. Wisielec jeszcze podczas prac demontażowych wszedł na kopułę tego zaawansowanego komputera i rozpoczął proces połączenia. Od tej pory sztuczna inteligencja zawarta w kubitach komputera kwantowego zmieszała się z nośnikiem osobowości mistrza, dając początek nowej, wszechpotężnej istocie. Richard Grey postawił wszystko na jedną kartę. Dowiedziałem się, że kilka dni przed swoją śmiercią mroczny Bóg uległ straszliwej anomalii, a część jego mózgów przejęła nad nim kontrolę, przyćmiewając rozsądek. Naszego stwórcy już tam nie było. Wygasł w jednym organizmie, aby zmartwychwstać w kolejnym. Od teraz przyszłość i nadzieję widzieliśmy w nowym mistrzu, a katedra zamieniła się w dymiące zgliszcza. Czy zatem realizowany przez lata plan Greya był słuszny?
To był błąd. Trzeba było brać wszystko to, co najlepsze. Trzeba było skupić się na znalezieniu Prime'ów i to z nich organizować nowe zaplecze. Większość mutantów powstałych z ludzi pustkowi nie nadawała się do przemiany ze względu na słabości ich ciała sprzed transformacji oraz zmutowany szczep wirusa w ich osoczu. Hey, you not look like ghoul. How come? Również ich umysły stanowiły zbyt dużą blokadę, aby wytrzymać napięcie. Nowy mistrz zapragnął wybierać lepiej. Zapragnął stworzyć wszystko od nowa i wznieść nowe kadzie oraz nową katedrę na fundamencie potencjału nieskażonych Prime'ów. W ten sposób, zanim zakończą się walki odwetowe między pierwszymi mutantami i ludźmi oraz opadnie zasłonia radioaktywnego pyłu wybuchu w Los Angeles, na pustkowiach narodzi się prawdziwa potęga, której nikt nie będzie chciał się przeciwstawić.